Szanowni Państwo, wznawiam obrady po krótkiej przerwie. Przechodzimy do punktu 9 naszych obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Jasienica Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli. Jest to druk nr 311. Proszę dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, panią Urszulę Kujo, o zabranie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Jest to druk numer 313. Proszę sekretarz gminy panią Lucję o zabranie głosu. Przedstawiony projekt uchwały jest kontynuacją tego, z czym mieli Państwo radni do czynienia przed momentem. Jest to sprawozdanie, które jest przygotowywane przez kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej, jak również na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, który określa cztery grupy wskaźników do opracowania tego raportu. I jest to wskaźnik zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Łączna ilość punktów, jaka jest możliwa do uzyskania przez daną jednostkę leczniczą, to jest maksymalnie 70%. W przypadku naszej jednostki służby zdrowia wskaźnik ten sięga 60%. W związku z powyższym proszę Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, zatem pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/264/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad, punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej w Jasienicy. Jest to druk nr 314. Proszę kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej, panią Agnieszkę Dernasz, o zabranie głosu. Szanowna Rado, Szanowny Panie Wójcie, Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy jako budżetowa jednostka organizacyjna Gminy Jasienicy działa na podstawie statutu określającego w szczególności nazwę, siedzibę, przedmiot działalności. Dotychczasowy statut Gminnego Ośrodka został uchwalony 11 listopada 2010 roku. Duża ilość zmian w przepisach prawa spowodowała konieczność wydania nowego statutu w celu szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy. Proszę o naniesienie autopoprawki w paragrafie 3 punkt 4 statutu. Został wykreślony ten punkt, a nie została sama punktacja usunięta i naniesienie poprawki spowoduje zmianę numeracji. Po zmianie zakończy się paragraf 3 na punkcie 12. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie wniesiono żadnych uwag. Projekt uchwały był również przedmiotem analizy podczas posiedzenia Komisji Budżetowej 23 czerwca. Również został pozytywnie zaopiniowany, nie zgłoszono żadnych uwag. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Agnieszce Dernasz. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Nie widzę, pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/265/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutu innemu ośrodkowi pomocy społecznej w Jasienicy. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy do punktu 13 naszego obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Jasienica. Jest to druk nr 315. Proszę kierownika referatu gospodarki komunalnej ochrony środowiska, pana Andrzeja Świerkota, o zabranie głosu. Proszę Państwa, na podstawie rozstrzygnięcia nadzwyczajnego wojewody jasienickiego, stwierdzającego nieważność uchwały 5 marca w sprawie przyjęcia programu
podjęte działania poprawcze wynikające z konieczności przyjęcia takiego programu na bieżący rok ponownie. Z uwagi na to, że program zapobiegania bezdomności jest aktem prawa miejscowego, po napisaniu nowych treści uzupełniające o wymagania, które były wyeksponowane przy rozstrzygnięciu nadzorczym, zostały poddane projekt programu konsultacjom społecznym, które trwały od 12 do 18 czerwca. W wyznaczonym terminie nie wypłynęły żadne wnioski lub uwagi. Program też był skierowany do kół łowieckich działających na terenie gminy Śląska Mające swoje obwody łowieckie. W terminie właściwym nie płynął w tym razem żaden, że tak powiem, uwaga lub wniosek o ujęcie. Był również skierowany do powiatowego lekarza weterynarii celem zajęcia pytania opinii. Taka opinia w bieżącym tygodniu spłynęła, pozytywna. I jest to Państwa dzisiejszy dzień przyjęcia nowego programu na rok 2020 w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie gminy Siennica. I to spowoduje tę małą rzecz, tego nie obowiązku wynikającego z ustawy. Jeśli ktoś mógłby Państwu poprosić albo przekazać wiadomość przy procedowaniu, to mamy przepisami konkretnie w rozdziale 3, w punkcie 8, wiersz 4, w klasie błąd stacji, właśnie komputer zmienił sformułowanie słowa, jest pisane wypalanie, a powinno być wyłapywanie. Przy głosowaniu i rozpatrywaniu to mogę ewentualnie ta zmiana będzie uwzględniona. Będę prosił o to przyjęcie tego, co spowoduje tego nie obowiązku, że nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo panu kierownikowi za przybliżenie nam tematu. Czy mają Państwo radni jakieś pytania? Nie widzę. Zatem pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/266/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze gminy Jasienica. Oczywiście z tą zmianą wysokiej, która ma dość duże znaczenie. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy do 14 punktu naszych obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonych jako działka 30 łamane przez 5 i działka 27 łamane przez 1 położonych w Rudzicy. Działka 28 łamane przez 10 położonych w Mazańcowicach. Działka 148 łamane przez 44 położonych w Bielowicu. Działka 384 przez 1 położonych w Międzyrzeczu Górnym. Działka 515 przez 30 położonych w Antepu. Oraz działka 468 przez 2 położonej w Ostrowicach na okres do 3 lat. Jest to druk numer 316. Proszę kierownika referatu budownictwa i rozwoju gospodarczego panią Aleksandrę Dudek o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzierżawa dotyczy 10 metrów kwadratowych. To jest 10 punktów w powietrze, na którym zlokalizowane są, jeżeli Rada przegłosuje pozytywnie, będą kontenery na ubrania, na tekstylia, na jakąś tam, na odzież. Pozytywnie w czerwcu bieżącego roku zaopiniowała projekt uchwały Komisja Budżetowa, więc proszę o podjęcie. Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy mają Państwo pytania? Pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/267/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonych jako działka 30/5 i działka 27/1 położonych w Rudzicy, działka 28/10 położonych w Mazańcowicach. Działka 148/44 położony w Bielowicu. Działka 384/1 położony w Międzyrzeczu Górnym. Działka 515/30 położony w Landeku
oraz działka 468 przez 2 położonej w Ostropicach na okres do 3 lat. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka 282 przez 2 położonej w Jasienicy na okres 3 lat. Jest to druk numer 317. Proszę kierownika Rady Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego panią Aleksandrę Dudek o zabranie głosu. Szanowni Państwo, tym razem jest do wydzierżawienia 20 arów. Jest to na cele rolnicze w sołectwie Jasienica. Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany w kwietniu bieżącego roku. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18 przez 268 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka 282 przez 2 położonej w Jasienicy na okres do 3 lat. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Punkt 16 naszych obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na gminę Jasienica prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, oznaczonej jako działka 227. To druk nr 318. Proszę kierownika referatu budownictwa i rozwoju gospodarczego panią Aleksandrę Dudek o zabranie głosu. Nieruchomość jest przekazywana nieodpłatnie na rzecz gminy Jasienica z przeznaczeniem pod siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym. Co ja mogę dodać? Jest to działka 30-arowa zabudowana przeznaczeniem tereny zabudowy zagrodowej, rodziny i tereny usług innych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała komisja kwietniowa budżetowa, komisja budżetowa w miesiącu kwietniu. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18 przez 269 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na gminę Jasienica prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnej Międzyrzecze Dolnej oznaczonej jako działka 227. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to jest punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wójtowi gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. Jest to druk numer 319. Informuję, że wniosek przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Jasienica uchwały umarzającej lub odraczającej płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom odbiorców był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jasienica. Komisja dokonała analizy wniosku i nie wydała pozytywnej opinii dla przedmiotowego wniosku. Jednakże na podstawie uchwały nr 5 przez 32 przez 2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Jasienica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu lub należności oraz wskazania organu uprawnionego, Rada Gminy Jasienica kompetencje do rozpatrywania
indywidualnie wnioski w sprawie umarzania lub odroczenia należności podatkowych przekazała wójtowi gminy Jasienica. Stąd propozycja przekazania wójtowi gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, zatem odczytam projekt uchwały. Jest uchwała nr 18 przez 270 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania wójtowi gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosku przedsiębiorstwa Taura Dystrybucja S.A. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy do 18 punktu naszych obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna Odpowiedź Nie. Jest to druk numer 320. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Stanisława Cebulaka o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Komisja Skarg i Wniosków Petycji obradowała na posiedzeniu i uchwałą tej komisji przedstawiam tutaj projekt uchwały i brzmi on następująco. Uznać petycję Koalicji Polska Wolna od 5G, stop zagrożeniu zdrowia i życia z dnia 24 marca 2020 roku uznać za bezzasadną. Szerokie uzasadnienie tej uchwały jest, Państwo radni otrzymaliście, jeżeli jest taka wola, to przeczytam to, a jeżeli nie, no to przeczytać. Bardzo. Szanowni Państwo, może Pan w sposób dosłowny tego może nie dostali, przeczytam. Załącznik do uchwały nr 18 przez 20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 czerwca 2020 roku. Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. W dniu 24 marca bieżącego roku do Rady Gminy Jasienica wpłynęła petycja Koalicji Polska Wolna od 5G. Stop zagrożeniu zdrowia i życia. Przedmiotem petycji były postulaty podjęcia przez Radę Gminy Jasienica uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami oraz zobowiązany wójta gminy Jasienica do wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz profilu Facebooka Urzędu Gminy Jasienica, przekazanie uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy Jasienica, przekazanie uchwały władzom wojewódzkim i krajowym. Rada Gminy Jasienica uchwałą nr 17-257-20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku przekazała przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jasienica, która na posiedzeniu 25 maja bieżącego roku dokonała analizy zasadności postulatów zawartych w petycji, w tym podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami, w której wyrazi swoje negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 roku dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego. Wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku. Zaleci, aby zdemontowano instalacje sieci Wi-Fi w szkołach, tam gdzie one istnieją, i wykonanie nowej instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe, antenowe bądź światłowodowe. Nakazano przełączanie na lekcji telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych. Komisja Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Jasienica uznała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, Dziennik Ustaw
2015 roku, pozycja 1396 z 10 zmianami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie posiada kompetencji w zakresie oceny wpływu kul magnetycznych na zdrowie ludzkie, a organ wykonawczy może jedynie dokonywać oceny emisji wyżej wymienionych kul na środowisko przez instalacje je wytwarzające w oparciu o dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego określony rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku dziennik ustaw pozycja 2448. Członkowie komisji zauważyli, że wyżej wymienione wskazania rozporządzenia jest aktem prawa krajowego, w związku z czym Rada Gminy nie posiada kompetencji do ustanowienia odstępu tegoż rozporządzenia oraz nie może podejmować uchwał niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo wskazali, że żądanie dotyczące demontażu istniejących sieci Wi-Fi oraz ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkołach należą do właściwości dyrektorów poszczególnych szkół na podstawie artykułu 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Dziennik Ustaw 2019 roku pozycja 1148. Członkowie komisji zwrócili również uwagę na rozbieżne informacje opracowania na temat szkodliwości sieci 5G na organizmy żywe oraz jej przydatność w dalszym rozwoju sieci internetowych niezbędnych do funkcjonowania wielu firm i przedsiębiorstw. Ostatecznie stwierdzili, że ze względu na wiele aspektów sprawy nie są w stanie zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie zasadności podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami oraz spełnienia postulatów zawartych w petycji. Niemniej w związku z powyższym powiększaniem się sieci anten przeznaczonych do pracy w systemie 5G, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uważa, że należy wprowadzić szereg zmian właściwych przepisów prawa, które zagwarantują nienaruszalność prawa własności w momencie montażu anten oraz obowiązkową procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla każdej instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panu Stanisławowi Cebulakowi. Czy mają państwo jakieś pytania? Nie widzę. Zatem pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Z uchwałą nr 18 przez 271 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, przy jednym głosie przeciw, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, do punktu 19. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcy za 2019 rok. Jest to druk numer 321. Proszę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Agnieszkę Bednarz o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 16a ustawy o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje corocznie ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe. Zawierają informacje, również dane dotyczące rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej, rodzaje problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena zasobów pomocy społecznej była przedmiotem analizy podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 28 maja bieżącego roku. Została pozytywnie zaopiniowana. Nie zgłoszono żadnych uwag. Bardzo proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Dziękuję kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Agnieszce Bednarz. Czy mają państwo jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest punkt 19a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
finansowej dla gminy Szczyrk. Jest to druk numer 323. Proszę skarbnika gminy panią Agnieszkę Piwowarczyk o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zastępca burmistrza miasta Szczyrk zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla gminy Szczyrk na realizację zadania inwestycyjnego związanego z odtworzeniem infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie gminy Szczyrk przy ulicy Leszczynowej w grudniu 2019 roku. Został przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia tej pomocy finansowej dla gminy Szczyrk. Macie Państwo w materiałach ten projekt. Udziela się gminie Szczyrk z budżetu gminy Jasienica na rok 2020 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z odtworzeniem infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu, który miał miejsce na terenie gminy Szczyrk przy ulicy Leszczynowej w grudniu 2019 roku. Szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Szczyrk a gminą Jasienica. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, ten temat był dość mocno dyskutowany na konwencie wójtów powiatu bielskiego, wójtów burmistrzu. Podjęliśmy tam, można powiedzieć, jednogłośną deklarację, że każda gmina przekaże 5000 zł. No i taki wniosek został skierowany przez miasto Szczyrk do nas. No a jako organ wykonawczy stwierdziliśmy, że również będziemy przedstawiać taki projekt uchwały na poszczególne sesje w poszczególnych gminach w celu pozytywnej opinii Państwa w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała numer 18/272/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Szczyrk. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to jest punkt 19b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/218/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jasienica na lata 2020-2026. Jest to druk numer 324. Proszę skarbnika gminy panią Agnieszkę Piwowarczyk o zabranie głosu. Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jasienica na lata 2020-2026. Dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, dokonano zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2020 oraz zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie zmiany zostały dokładnie opisane w załączniku nr 3 objaśnienia do przyjętych wielkości w WPF-ie. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/273/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/218/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jasienica na lata 2020-2026. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jeśli brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,
stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Punkt 19c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2020 rok. To druk numer 325. Proszę skarbnika gminy, panią Agnieszkę Piwowarczyk, o zabranie głosu. Bardzo proszę. Tym razem proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na rok 2020. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 200 450 zł 43 grosze. Są to dochody, które wpłynęły ponad planowe, które wpłynęły na konto gminy lub została podpisana umowa, jeżeli chodzi tutaj kwota 17 500, są to środki dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu mikro. Została podpisana umowa i jest to zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej kwota 17 500, 100% dofinansowania. Jeżeli chodzi o załącznik nr 2, to dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 197 500 zł. Dochody po tych zmianach wynoszą 142 105 723 zł i 80 groszy. Wydatki wynoszą 138 142 911 zł i 50 groszy. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1 261 421 zł i 38 groszy. I są to przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 349 999 zł. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 778 454 zł i 82 grosze. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kwota 11 248 zł 8 groszy oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i to jest 121 729 zł 48 groszy. Rozchody budżetu gminy wynoszą 5 224 243 zł 68 groszy. I są to rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 243 zł 68 groszy i na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 4 500 000 zł. Nadwyżka budżetu, a więc różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 3 962 812 zł i 30 groszy. I zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym. Zgodnie z załącznikiem nr 3 dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami głównie albo pomiędzy działami i wydatkami bieżącymi lub majątkowymi. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo pani Agnieszce Piwowarczyk, skarbnikowi gminy Jasienica, przedstawienie nam tych zmian do budżetu. Ja myślę, że zanim jakieś pytania od Państwa będą, to bardzo bym prosił pana wójta o przybliżenie nam tej kolejnej budżetu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, to jest na stronie 34, jeżeli Państwo je otworzycie. Tam jest objaśnienie w tym zakresie, ono jest myślę, że czytelne, 5 tysięcy dla gminy Szczyr. To jest symboliczna kwota, to jest, można powiedzieć, też nasze jakby, no finansowo 5 tysięcy to są również pieniądze, ale myślę, że taka więcej chyba duchowa, że cały powiat w okresie, kiedy jest problem, jest zdarzenie losowe, w której z gmin, że jesteśmy razem i wspieramy się na ile możemy. Dlatego to 5 tysięcy, to jest 5 tysięcy dla Ospowiedź Rzeczy Górne, to jest dofinansowanie do zakupu jednego aparatu, aby duchowie mogli ratować życie i mienie mieszkańców.
zwiększenie kwoty na zakup energii oświetlenia ulicznego. Tak jak Państwo wcześniej mówiłem, po postępowaniu przetargowym, gdzie uczestniczymy w tym jako gminie powiatu bielskiego i ten wolumen jest duży, mimo to wzrost energii dla gminy, dla naszej gminy był o 50% około. Także no jest to wartość, że ze 190 bodajże 6 zł mamy teraz 307, więc to powoduje, że musimy tą energię płacić więcej. Odnośnie folii 17500, najpierw to musi być również w budżecie, żeby można było to realizować. Chcę też powiedzieć wszystkim tym, którzy zadeklarowali chęć oddania tej folii, to mają taką możliwość. Była informacja publiczna, że każdy, kto chciał zadeklarować i podał wartość w kilogramach i jest objęty tym programem, to będzie to miał zrealizowane w sposób nieodpłatny. Ale mamy sygnały, że są mieszkańcy, gospodarze, którzy nie zadeklarowali, a teraz chcą to oddać. Nie ma takiej możliwości, byśmy dostali dofinansowanie na dany program, na daną wartość i na daną ilość. I proszę nie mieć pretensji do urzędu, do sołtysów, do kogoś, że ktoś no, nie złożył deklaracji, nie wiedział, a teraz ma jakieś domniemania, czemu jeden może, a ja nie mogę. No, no funkcjonujemy w pewnych ramach i czasowych, i finansowych. No i jeżeli ktoś taki program był, było to publicznie dostępne, również Państwo sołtysi mieli tą wiedzę, no i program zafunkcjonował, pieniądze żeśmy zaaplikowali i otrzymaliśmy je. Teraz wydamy, ale dla tych, którzy są objęci tym programem. I następna kwestia to zmiana w PFIE 70 tysięcy dla inwestycji w zespole szkolno-przeszkolnym w sali plastycznej w Rzeszu. No więc to jest, myślę, tylko latami, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla całej inwestycji. Dziękuję bardzo panu wójtowi za omówienie tej korekty budżetu. Bardzo proszę, czy mam Państwa jakieś pytania? Nie widzę. Zatem odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18 przez 274 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2020 rok. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to punkt 19d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 219 przez 19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Uchwała budżetowa gminy Jasienica na rok 2020. Jest to druk numer 326. Proszę skarbnika gminy, panią Agnieszkę Piwowarczyk, o zabranie głosu. Proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 dotyczącego dotacji udzielonych z budżetu gminy Jasienica w roku 2020. Podjęta uchwała w sprawie zmian budżetu powoduje konieczność podjęcia również tej uchwały w zakresie dotacji. Dlatego kolorem szarym zostało Państwu jakby pokazane, w których miejscach są zmiany. Dziękuję. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę. Pozwólcie, odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18 przez 275 przez 20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 219 przez 19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Uchwała budżetowa gminy Jasienica na rok 2020. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to 19e. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej. Jest to druk numer 327. Proszę wójta gminy Jasienica, pana Janusza Bierzyna, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, na, można powiedzieć, pandemię nakładają się jeszcze takie decyzje, które dla nas są, to są nie do przyjęcia. Jeżeli województwo śląskie ma pozostawić właśnie tylko dwa takie punkty, czyli w Katowicach i w Gliwicach, i nie pozostawić tego punktu dyspozycyjnego dla poszczególnych zdarzeń w Bielsku, no to myślę, że jako społeczność dużująca musimy zaprotestować, ponieważ inne jest dysponowanie służb ratunkowych z Katowic czy z Gliwic na naszym terenie. Byliśmy województwem, myślę, że odległość również naszego terenu jest spora i ludzie, którzy dysponują służby ratunkowe tu na miejscu, mają trochę szerszą wiedzę i większą niż ci, którzy to będą robić w Katowicach czy w Gliwicach. I dlatego w trosce o życie i zdrowie naszych mieszkańców chcielibyśmy, aby taka uchwała zafunkcjonowała, aby no, podjęto decyzję o utrzymaniu tego punktu w Bielsku. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę o zabranie głosu jeszcze proszę sekretarz gminy, panią Cieniak. Bardzo proszę Państwa radnych o dokonanie sobie autopoprawki w tej uchwale, ponieważ jest to uchwała, która ma charakter intencyjny. A jeżeli chodzi o uchwały intencyjne, to stanowisko sądów administracyjnych w tej chwili jest takie, że ustawą do tego nie jest artykuł 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. On mówi, że do właściwości rady należą wszelkie sprawy pozostające w zakresie działalności gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Więc bardzo proszę, aby sobie Państwo radni dokonali autopoprawki w tej uchwale, bo i ta uchwała i następna jest uchwałą czysto intencyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Z uchwały nr 18/276/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt naszych obrad to 19f. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest to druk numer 328. Proszę wójta gminy Jasienica, pana Janusza Bierzynę o zabranie głosu. Również na konwencie wójtów burmistrzów powiatu bielskiego pan starosta przedstawił możliwość uruchomienia takiego stacjonarnego punktu ratownictwa medycznego na lotnisku w Kaniowie, a pewien punkt tam stacjonował. Jeżeli powiodą się wszystkie, można powiedzieć, zamierzenia, no to będziemy mieli taki punkt właśnie lotniczy w Kaniowie. To ma również duże znaczenie dla naszego regionu. Jeżeli takie służby będą, to czas pomocy reakcji no na pewno będzie dużo, dużo krótszy niż obecnie. Ja popieram, bardzo proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Pani sekretarz, tu tak samo dotyczy ta sama autopoprawka, co w poprzedniej uchwale. Już pani sekretarz nam wyjaśniła. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Jest to uchwała nr 18/277/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Przystępujemy do procedury głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt naszych obrad to punkt 20. Wolne wnioski w sprawie bieżące. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski w sprawie bieżące. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Bardzo proszę Pan Sołtys z miejscowości Was. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Z wielką radością i takim zadowoleniem przekazuję Państwu informację, że jest gotowe kwadratowe oświetlenie uliczne na ulicy Studzieniec. Chciałem wszystkim Państwu za to podziękować. Panie Wójcie, bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj panu kierownikowi. Dziękuję radnemu z Łazu, panu Karolowi, który się bardzo starał o to oświetlenie i robił wszystko, żeby ono jak najwcześniej było czynne. Jest zamontowane 5 lamp gdzieś na odcinku 300 metrów. I lampy są takie bardzo nowoczesne, kapitalne światło, no bardzo, bardzo fajnie to światło bije. I proszę Państwa jeszcze raz, no wszystkim Państwu za to oświetlenie dziękuję w imieniu mieszkańców ulicy Studzieniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Sołtysowi za te miłe słowa. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pani radna? Rozkłada ręce, mówi, że ani w zeszłym roku nie miał żadnych środków, ani w tym roku
na koncie nie ma żadnych pieniędzy. Jedyna sytuacja, jak ona coś przedstawił, to była w ubiegłym roku, bodajże na początku roku, miał tam nieduże środki i miał dużą koparkę zamówioną, ale niestety nie dostał pozytywnej zgody od jednego z mieszkańców. Tą zgodę uzyskał po 7 miesiącach, ale niestety już wtedy nie miał tej koparki, nie miał środków i tak to zostało. Zobowiązałem się ewentualnie, żeby spotkać się z tymi mieszkańcami, żeby spotkać się z kierownikiem oddziału, czy dyrektorem oddziału Gliwickiego, który wczoraj akurat tam był na miejscu, miał wyjazd do Bielska nad Białkę i po drodze miał wstąpić. Z tego stołu wiadomo, był tam, bo taką informację uzyskałem z zarządzania kryzysowego. Sporządziliśmy też raport do zarządzania kryzysowego. Wysłaliśmy to wczoraj, żeby ewentualnie mieszkańcy mogli dostać się jakieś drobne odszkodowanie zgodnie z tym, co proponuje, czyli te 6 tysięcy na posesję. Jak to zostanie zaakceptowane, to ewentualnie mieszkańcy będą mogli występować o te środki. I też dałem jeszcze dwa budynki na ulicy, na osiedlu Kolonia, bo też takie informacje dotarły do mnie. I to, żeśmy zgłosili, także jak to zostanie przyjęte, no to ewentualnie te odszkodowania zostaną wypłacone. I tak mówiłem, no poproszę wójta, żeby zorganizował takie spotkanie z władzami polskimi, z mieszkańcami, no i tą stroną, która tam też te nakłady ponosi, poniosła, znaczy te nasypy zrobiła, bo to widać, że to zjeżdża cały czas na ziemię. Także tutaj jakieś rozwiązania skuteczne były, bo potok od strony, tam mamy mosty, potok od strony górnej wody przed mostkiem jest, tam jeden z mieszkańców, że jest cały zawodowy. No i automatycznie przy środkach przed mostkiem woda zalewa się na drobie i na posesję. Także tyle co mogłem zrobić i powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Ta sprawa ciągnie się już kolejny rok. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować służbom ratunkowym z OSP, którzy interweniowali podczas tych opadów deszczu, nie tylko tam, ale na terenie całej gminy Jasienica, bo przez ostatnie dwa tygodnie było kilkadziesiąt wyjazdów. Wracając do sprawy na Zajacowicy i ulicy nad Potokiem, ja tą sprawę kilka razy już monitorowałem w Wodach Polskich. Było tam kilkanaście spotkań, tak jak pan wicewójt powiedział. Najpierw żeśmy tam, można powiedzieć, starali się reagować podczas zagrożenia. Akurat w tym momencie, żeśmy tam to umacniali, potem okazało się, że to, co zostało przywiezione, te kamienie, musieliśmy wyciągnąć, ponieważ napór tej ziemi, którą przywiózł sobie właściciel nieruchomości i nie zabezpieczył odpowiednio tego terenu, powoduje cały czas zagrożenie dla pozostałych mieszkańców. W tym temacie toczy się postępowanie sądowe, które się już jedno zakończyło, z tych informacji, które mam, chyba jest następne. Natomiast no my nie jesteśmy administratorami potoku i my zgodnie z prawem nie możemy tam złotówki przekazać jako gmina na rzecz Wód Polskich, czyli tego potoku. Mieszkańcy mają oczekiwania, że to gmina to zrealizuje i pokryje. My prawnie nie mamy takiej możliwości. Powstał organ, który nazywa się Wody Polskie. Powstał decyzją nie naszą. Ktoś powołał ten organ, dał mu swój, czy przekazał mu do majątek, do opieki. No i my możemy być stroną w formie proszącej, tak jak mieszkańcy. Jesteśmy w wielkim ubolewaniu, że nasi mieszkańcy nie mogą otrzymać tej pomocy. Na odcinku tego potoku sąd wydał wyrok, że ma to być zabezpieczone dla tego sąsiada, no, ale sąsiad tego nie robi. No i jesteśmy w punkcie wyjścia, bo my nie jesteśmy sądem jako gmina.
żeby egzekwować tę kwestię. Nie jesteśmy też władni, żeby, nie wiem, wykopać, można powiedzieć, jakiś tam rów, umocnienie, gdzie indziej tę wodę rozłożyć i tak dalej, bo nie jesteśmy do tego władni. No a mieszkańcy mają, może powiedzieć, sytuację, że co jakiś czas ktoś ich tam odwiedzi, poopowiada, jak im współczuje. No i sprawa jest bez rozwiązania. Dla mnie dramat, bo to nie jest pierwsze wydarzenie. To kwestię kilka razy już pilotował pan Hansel w poprzednich latach. No i sporadycznie coś tam zrobimy i to musimy też, jak jest zagrożenie, bo my nie możemy, kiedy już woda zejdzie, że my sobie później wjeżdżamy, bo na to nie możemy mieć złotówki. My możemy w zarządzaniu kryzysowym, jak jest w danym momencie zagrożenie, to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak jest wody 2 metry, to my wtedy możemy zareagować, żeby te kamienie wyciągnąć. No absolutnie totalna głupota. No ale takie dzisiaj mamy prawo w tym zakresie i tego nie zmienimy. Dlatego oczekiwania mieszkańców są duże, a możliwości prawne są jakie są. Jak my wydamy środki niezgodnie z ustawą, no to jest dyscyplina finansów publicznych. Więc jakby no, mamy związane ręce, no i robimy wszystko, żeby Wody Polskie coś zrobiły. Ale tak jak powiedział zastępca, Wody Polskie raz, że nie mają ludzi do rozpatrywania decyzji wodnoprawnych, toczą się postępowanie, odnosi pozwolenia na budowę i kiedy już wszystko jest opanowane, to w Wodach Polskich to trwa miesiącami. Ludzie nie otrzymują pozwoleń na budowę, bo nie mają decyzji wodnoprawnej. Więc tam z jednej strony nie ma ludzi, z drugiej strony nie ma pieniędzy, no a wszystko to funkcjonuje. Wody są kompatybilne z naszymi drogami, rowami i tak dalej. Jeżeli to się nie zmieni, ta ustawa nie zmieni możliwości finansowania tych instytucji, to co nam to da, że my wykopiemy rowy? Jak na przykład dany ciek, który później odbiera wodę z rowów, z melioracji, jest niedrożny, czy dno jest wyżej niż matka. No to jest syzyfowa praca. Spółki wodne, prezes się denerwuje, coraz jest bardziej siły, a no nie może nic zrobić, no bo też limituje ten duży, tego małego, który chce coś tam zrobić pozytywnego. Także apeluję z tego miejsca do wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na to, żeby tą sytuację, to jest chyba jedna z najgorszych sytuacji obecnie na terenie gminy Jasienica, to właśnie ten potok w Adrianowicach i ta ulica nad potokiem. Tam jest 8 chyba budynków. Chyba 8 tych budynków, które są niżej brzegu. Nie? No i to w każdym większym opadzie deszczu ci ludzie, no, to jest pewne, że będą zalani. Tyle, co możemy powiedzieć. Interwencje i piasek i to wszystko, co się tam dało, to strażacy próbowali to uratować, ale no to był raz, że bardzo szybki napór wody, duże opady, w krótkim czasie wykorytowało nam parę dróg, w międzyczasie też w różnych odcinkach drogi, ale to są takie zniszczenia na mieniu komunalnym, no teraz te kamienie trzeba uzupełnić, te drogi jakoś doprowadzić znowu do funkcjonalności. No ale zalało mienie, także wczoraj podpisałem zgłoszenie odnośnie szkód na tych dwóch ulicach. To są pan wicewójt dla zarządzania kryzysowego, aby ci ludzie otrzymali chociaż symboliczne odszkodowanie, bo myślę, że 6 tysięcy nie pokryje zalania ich urządzeń i różnych rzeczy, które mieli w tym domach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie wójcie. Panie radny jeszcze chciałem. Dziękuję za odpowiedź panu wicewójtowi Falkowi. Oczywiście jest to przykre, że Rada Gminy czy Gmina Jasienica nie może finansowo na przykład pomóc Wodom Polskim, żeby cokolwiek zrobili. Nie mamy na to wpływu. I dziękuję strażakom z Mazańca Wizyny, że czasem pomocy. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś jeszcze punkcie? Pan radny
Dariusz Krzemski, bardzo proszę. Ja bym chciał się odnieść również do sytuacji z wczoraj, z potoku Starobielskiego. Myślę, że głównym powodem tego wylania i tego, co cały czas się tam dzieje, jest to, co Pan Wójt tutaj mówił, zacieśnianie się tego brzegu i posypywanie się tej ziemi. Ale też musimy zwrócić uwagę na to, skąd ta woda leci. Ta woda leci z coraz większych terenów przemysłowych i har, które są nie tylko na terenie naszej gminy, ale i na terenie Bielska Bytowane, z drogi ekspresowej, no i tak nie patrząc też z miasta Bielska, bo potok Starobielski ciągnie się gdzieś daleko. I myślę, że spróbujmy tu wytężyć też nasze umysły, doświadczenie Państwa, Pana Wójta, że być może jakieś konsekwencje też i jakieś kroki podjęła cała reszta, nie tylko my jako gmina, a szkody ponosili tylko mieszkańcy, którzy naprawdę, ja mieszkam tam blisko, jestem z nimi na co dzień. Ja wiem, że jakikolwiek deszcz się pojawia, oni się boją spać. Tak, to co było wczoraj, o tej około 4.30, ja wiem, że tam wszyscy nie spali, ja też nie spałem, byłem tam rano, byłem tam po południu. Po południu było wielkie sprzątanie, no i pytanie, co będzie przy najbliższym deszczu znowu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni Państwo, konsekwencje ilości wody to jest decyzja administracyjna, która wychodzi właśnie z Wód Polskich i wcześniej przez podmiot, który był przed Wodami Polskimi, bo został ten podmiot przekształcony dzisiaj na Wody Polskie. My na to nie mamy wpływu. Pozwolenie na budowę otrzymuje się w starostwach powiatowych w Polsce. I tam organy do tego upoważnione wydawają decyzje łącznie z decyzjami Wód Polskich na podstawie różnego rodzaju uzgodnień. Dlatego gmina Jasienica, ani miasto Bielsko-Biała, ani każda inna gmina wpływu na to większego nie ma. To administrator potopu decyduje się na tym, czy pozwala wpuścić daną wodę z określonego terenu, placu i tak dalej, czy nie pozwala. I to Wody Polskie odpowiadają za to, że jeżeli jest decyzja pozytywna odnośnie budowy hali XYZ i skierowania wody do tego cieku, to mają badania hydrologiczne, mają przepływy policzone, czy muszą mieć przepływy policzone i o tym decydują. Dlatego również otrzymują za to opłaty, bo za to się płaci. Więc no, powinny być środki finansowe, jeżeli ktoś płaci i dostaje pozwolenie na zrzut, to później musi być następna reakcja, modernizacja tego urządzenia. A jeżeli my mamy wyrok sądu, gdzie osoba fizyczna przywiozła ileś dziesiąt wywrotek ziemi na skarpę, można powiedzieć, nie wiem, 45 stopni i nasypała sobie, czy usypała sobie jakąś inną, można powiedzieć, górkę, nie ściągła humusu, no to wiadomo, że to popłynie. I wszystko to teraz zjeżdża, a na dole jest potok. I właściciel nieruchomości dostał decyzję sądu, że ma to wywieźć, uporządkować, ale chyba z tego co wiem, się od tego odwołał. No i do momentu, kiedy nie będzie jednoznacznego rozstrzygnięcia, to każdy opad deszczu spowoduje wylanie tego potoku. No bo myślę, że Wody Polskie powinny z jednej strony wyegzekwować od właściciela nieruchomości taką sytuację, którą naraża mieszkańców, a jeżeli nie, to wykonać wykonawstwo zastępcze za niego i obciążyć go kosztami. Bo ile ponoszą kosztów poszczególni mieszkańcy za nierealizację tego zadania? Tego nikt nie wylicza. Myślę, że odszkodowanie powinno być również naliczone poprzez tą decyzję dla tych mieszkańców. A
tego nie robi nikt. A my też nie mamy władzy w tym zakresie, bo one zginą po toku. Są Wody Polskie, no i jest sprawa. Się zamyka. Więc tak mówię, my możemy porozmawiać, my możemy tym mieszkańcom współczuć. My tam przyjedziemy, no, wysłuchamy to wszystko. No i praktycznie mamy związane ręce i jesteśmy w punkcie wyjścia. No i przyjeżdżamy tam za rok, za dwa, za trzy, ludzie mają wyobrażenie. No i to po to, żeście tu przyjechali, jak się nic nie zmieniło, co wy tam robicie? No ale co my możemy zrobić? No to jesteśmy w państwie prawa, no my nie jesteśmy w stanie zajść do człowieka, który zrobił szkodę, nie wiem, i zmusić go, nie wiem jak, że on go teraz dzisiaj ma kopać. Bo on się nam śmieje w twarz i mówi, no przepraszam bardzo, ale państwo nie jesteście stroną z Bogiem. No i co? Także myślę, że egzekwowanie również wyroków sądu powinno być w takich sytuacjach bardzo szybkie, stanowcze i bez żadnych dyskusji. Bo tu odwołanie się w prawo, w lewo i czas trwania odwołania powoduje coraz to większe szkody pozostałym. Więc tu nie ma co, możemy gdzieś dyskutować, ten wyrok powinien być, sądzę, a później, jeśli ktoś by odwołał i uzyskał, nie wiem, inne rozstrzygnięcie, no to niech dochodzi z swoich tam roszczeń, no, można powiedzieć, od kogoś innego, ale tu jest stroną Wody Polskie, właściciel, a konsekwencje są do pozostałych mieszkańców. No i oni już jakby nie są stroną w postępowaniu tej skargi, no bo nie są. A konsekwencje na nich idą i to takie, że katastrofa. Także więcej nie mamy nic do powiedzenia, my jesteśmy wszystkimi siłami przygotowani, żeby w tym zakresie pomóc. My dzwonimy, nękamy te Wody Polskie, interweniujemy, prosimy o spotkanie. No ale słyszeliście państwo, jaki jest obraz realizacji tego zadania. Dziękuję bardzo. Wójcie, bardzo proszę, czy mają państwo jeszcze jakieś... Jeszcze jedno krótkie pytanie, że będę wychodzić, bo będę wysłuchać. Pytanie takie, czy była możliwość zorganizowania takiego spotkania mieszkańców z jakimś przedstawicielem polskich funkcji, na przykład? Jak najbardziej to jest do wykonania, my możemy zaprosić pana dyrektora, który wczoraj był na miejscu, to myślę, że jakiś obraz też będzie miał w tym zakresie. My wystosujemy takie pismo, też zaproszenia na spotkanie i wtedy jak zostanie ustalone miejsce, termin, godzina, zaprosimy mieszkańców, no i tyle. No i będziemy na pewno w tym uczestniczyć jako strona wsparcia dla mieszkańców, bo paru mieszkańców przez te ostatnie lata się ze mną kontaktowało, byśmy im nawet pomagali w konstrukcji pisma do Wód Polskich i tak dalej, no ale jest jak jest. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan wójt. Szanowni państwo, może z innej dziedziny, tak jak rozmawialiśmy na wspólnej komisji, ale państwo tego też nie słyszeliście wszyscy. Wstrzymujemy wszystkie organizacje imprez gminnych, publicznych, które miały być zorganizowane w tym roku. Nie będzie tego święta Lata Gasienicy w lipcu, nie będzie pozostałych imprez. Te, które już były, może być wcześniej, miały się odbyć, też nie zostały zorganizowane. No, z dwóch płaszczyzn. Jedna płaszczyzna to pandemia i można powiedzieć to zagrożenie, które no może się okazać, że jeżeli przyjdzie 1000-2000 mieszkańców, nie będziemy w stanie zabezpieczyć tych ludzi. Drugie, zmieniają się sytuacje z tygodnia na tydzień i raz mamy większe zachorowanie, raz mniejsze. Wydawało się, że marzec, kwiecień, maj to już będzie koniec. Teraz widzimy, że to koniec nie jest. Mamy informację, że jesienią może być znowu jakiś większy nawrót. Dlatego podpisując umowy z wykonawcami, z artystami i tak dalej, musieliśmy to już w marcu te deklaracje podjąć. Jeśli byśmy podpisali umowy, to bylibyśmy to związani i nie moglibyśmy, no,
Dlatego wszystkie te większe, masowe imprezy zostały odwołane, za co Państwa przepraszamy, że nie będziecie mogli w tym uczestniczyć, ale płaszczyzna zabezpieczenia to jest pierwsza, a druga to jest finansowa. Przy tej sytuacji, kiedy w kwietniu otrzymaliśmy udziały od osób fizycznych i prawnych o 40% mniej udziałów, mamy decyzję ministra finansów mieć w budżecie kwotę prawie 30 milionów, a za kwiecień dostaliśmy 40% mniej. I to jest, można powiedzieć, problem, bo jeżeli budżet Państwo uchwaliliście na podstawie różnego rodzaju decyzji o subwencjach, udziałach, to przyjdzie koniec roku, jest budżet w formie dochodów i wydatków. Wydatki nie zostały skorygowane uchwałą Rady Gminy, a dochody również nie zostały skorygowane. A widzimy, że one są już niewykonane za kwiecień w kwocie prawie milion, do kwietnia 1 300 000. W maju otrzymaliśmy ciut większe dofinansowanie w tym zakresie, ale bilans na koniec maja jest tak i tak ponad 1 000 000 zł niewykonania tego, co jest odnośnikiem do roku poprzedniego. Także nie mówimy nawet o zwroście czy o swoich planach, tylko mamy ponad 1 000 000 do maja. Obawiamy się, że jeżeli pandemia się utrzyma, to w czerwcu jeszcze może ten wynik będzie do zniesienia, ale obawiamy się o lipiec i potem następne miesiące. Bo kiedy pandemia nastąpiła, to kwiecień, maj, czerwiec, z reguły ludzie okres wypowiedzenia mają 3 miesiące. Ci, którzy pracują krótko, mają miesiąc. Więc dla nas nie było, nie jest żadnym jakimś wytłumaczeniem, dlaczego w kwietniu, w pierwszym miesiącu pandemii, otrzymaliśmy o 40% mniej. Ludzie nie zostali przecież zwolnieni z godziny na godzinę i bez żadnego wynagrodzenia, bo nawet gdy mieli 80% obniżenie pensji, czyli do 80%, to nie zostali zwolnieni, mieli świadczenia wypłacane i od tego również są podatki. Dlatego nie moja rola to oceniać, ale też trzeba powiedzieć, że kiedy przyjdzie koniec roku i się okaże, że będzie jakiś niedobór, to nie jest nieudolność samorządu. I to bym chciał podkreślić dwoma liniami lub wężykiem lub na czerwono. Ja zdaję sobie sprawę, że być może nie ma pieniędzy w budżecie państwa, w całym kraju. Ale wtedy trzeba przesłać informacje do budżetów gmin, czy do państwa, do rady, do wójta, że zmienia się sytuacja i nie dostaniemy 30 milionów, tylko 20. Zmienia się procent udziałów, bo brakuje gdzie indziej i z 38%, które mamy dzisiaj w udziale, dostaniemy 20%. Ja to rozumiem, bo nie jesteśmy w samorządach tu pewni świata. Są inne płaszczyzny naszego państwa, jak służba zdrowia, jak zabezpieczenie wszystkich służb ratunkowych, wojsko i tak dalej. To jest dla mnie zrozumiałe, ale to musi być w formie decyzji. Nie może być, że my będziemy czekać nie wiadomo na co i obserwować, że coś się nie realizuje. Dlatego chciałbym też poinformować mieszkańców, bo w tym roku nie byliśmy, byliśmy tylko na tych zebraniach, które się tam parę odbyło na początku, potem już nie było tej możliwości. Wszystkie decyzje, które są w budżecie gminy odnośnie rozpoczęcia nowych inwestycji, są wstrzymane poza budową dróg, remontem dróg, jakichś odwodnień. Wstrzymaliśmy przetargi na rozpoczęcie działań. Wszystkie te, które są w trakcie realizacji, które były rozstrzygnięte w roku poprzednim lub wcześniejszym, są w UPF-ie, nie możemy wstrzymać. Nie możemy wstrzymać, ponieważ ludzie, którzy wygrali postępowanie przetargowe, to realizują i oni musieliby sami zrezygnować, że oni chcą przesunąć realizację o rok, czy w danym roku, na przykład obecnym, nie pracować
i dostać mniejsze wynagrodzenie. Żaden z nich nie wyraża takiej woli. Widzicie te inwestycje, które są w trakcie realizacji pod pełną parą, bo też sądzę, że na rynku jest trochę kryzys inwestycyjny, więc oni tą pracę mają, skierowali wszystkich pracowników na te inwestycje i one idą no, w przepiękny sposób. Bez żadnych zagłoseń, nawet idą wcześniej niż mieli w harmonogramie, no, bo mają możliwości wygrali postępowanie. A jeżeli my byśmy to chcieli nie wypłacić, no to automatycznie idziemy pod postępowanie również dyscypliny finansów publicznych, więc jakby tu związane ręce mamy. Dlatego przepraszam wszystkich tych, którzy mają oczekiwania w budżecie na realizację tych zadań. Państwo uchwałę żeście podjęli. Natomiast na Komisji Budżetowej również dyskutowaliśmy, że do lipca wstrzymujemy postępowanie przetargowe na realizację tych zadań. Jeżeli się okaże końcem lipca, że jesteśmy jakby na zero w decyzjach finansowych, a w międzyczasie uda nam się jeszcze zbyć jakieś nieruchomości na strefie, to możemy myśleć o kontynuacji tego, co zostało przyjęte. Jeżeli nie, to ten rok musimy popatrzeć na chłodno. Różni eksperci od finansów w kraju mają różne wizje, różne prognozy. Ona jedna, czy druga, czy trzecia nie jest za ciekawa. Ja nie chcę tego rozwijać, bo ja nie mam wglądu do dokumentów tak szerokich w naszym państwie, żebym mógł tą kwestię komentować, rozwijać. Zresztą nie pokusiłbym się, bo takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast muszę patrzeć, co dzieje się w formie wykonania budżetu. I robię już, można powiedzieć, daleko idące starania, abyśmy jako gmina otrzymali werdykt zdolności finansowej gminy. Taki audyt, który pozwoli nam określić, co my możemy. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić teraz. Jak my w październiku zabierzemy się do ratowania budżetu, to myślę, że nie zdążymy i nie będzie to możliwe. Dlatego prowadzę rozmowy w różnych płaszczyznach i chciałbym, żeby również Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również pozostałe instytucje wydały nam opinię, na co my sobie możemy pozwolić. I dzisiaj mamy przy budżecie nadwyżkowym informację, że moglibyśmy uzyskać glejt o wypuszczenie dodatkowych obligacji na 30 milionów. No te 30 milionów nie jest potrzebne. Ale szanowni Państwo, to jest wynik, że jak w październiku, w styczniu przyszłego roku, nie wiem, w grudniu przyszłego roku będzie dalej pandemia, będzie regres gospodarczy, będzie problem, to my to dzisiaj będziemy mieli w banku, nie będziemy brali tych obligacji, ale my je będziemy mieli po postępowaniu przetargowym, po wartości odsetek, a dzisiaj mówi się, że może to być dla gminy Jaśnice około 1%. Bo mamy ujemne stopy procentowe, WIBOR jest wiadomo jaki, ale my mamy budżet nadwyżkowy, więc nasza kondycja gminy Jaśnica jest jedna z nielicznych tego dzień w kraju. I te gminy, które wystąpią o kredyt, dostaną w październiku nieliczną zdolność do zaciągnięcia kredytu, bo obligacje nie da się wypuścić w ciągu miesiąca. Dlatego będę z Państwem na ten temat rozmawiał, bo możemy wziąć zabezpieczenie 5 milionów, możemy wziąć 10, ale możemy wziąć 30. Koszty są te same. Jeżeli my pewne serie nie wykorzystamy w banku, to one tam mogą leżeć i 3 lata. Ale jak się okaże, że będziemy potrzebować, to je mamy. Ale wtedy, jak je będziemy potrzebować i wtedy się będziemy starać, to je już nie dostaniemy. Dlatego myślę, że mądrość finansowa dzisiaj powinna iść trochę szybciej niż ta społeczna, bo
kiedy nawet byśmy sprzedali nieruchomości i zabezpieczyli budżet, to jeszcze będziemy w stanie przedstawić, że gmina Jasienica nie jest w złej kondycji finansowej, bo my jeszcze możemy wziąć 30 milionów. Je nie weźmiemy, bo nie każdy dług trzeba spłacić. To nie jest tak, że się bierze w nieskończoność i się człowiek cieszy. Ale my mamy tą dobrą sytuację, że mamy środki trwałe. Te gminy, które nie mają już nic, co mogą sprzedać, to mogą sprzedać szkołę, boisko. My mamy do sprzedania jeszcze parę 10 hektarów. Nie tylko na strefie, ale tak jak powiedziałem, 100 hektarów prawie kupiliśmy na gminie Jasienica, a sprzedaliśmy z tego 20 parę. No więc jakby zabezpieczenie tego, co udało nam się kupić, no to mamy. Nie jest, że zjedliśmy majątek przodków i żyjemy z darowizn czy ze spadku, tylko ze swojego mózgu, który nam pozwolił zdobyć majątek, a teraz nim zarządzać. Dlatego to będzie przyszłość. Mówię wam to dużo wcześniej, żebyście państwo też się z tym zapoznali. Każdy z was też ma swoje budżety domowe. Niektórzy są trochę bardziej edukowani w finansach, więc nie będę tego dzisiaj rozwijał, ale myślę, że to jest taka droga, którą będziemy próbować wdrożyć w życie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Myślę, że w ten sposób będziemy mogli zamknąć ten punkt, bo na wnioski i sprawy bieżące, ponieważ tu już nie było żadnych. Szanowni Państwo, zanim przejdę do zakończenia obrad, pozwólcie, że podziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej sesji tu w tym pięknym obiekcie Drzewiarza, gdzie możemy zachować wszelkie środki ostrożności, odpowiednie odległości. Także dziękuję tu panu wójtowi i służbom gminnym. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury za nagłośnienie, że też byliśmy tu dobrze słyszalni. Dziękuję firmie, dzięki której możemy nagrywać tą sesję, jak również ją transmitować. I myślę, że to wszystko. Dziękuję Państwu. Życzę przyjemnego wypoczynku, dlatego że rozpoczynamy miesiące wakacyjne. A panu wójtowi jeszcze raz gratuluję uzyskania wotum zaufania i absolutorium. Myślę, że będzie to też taki bodziec z naszej strony do tych trudnych czasów, w jakich przychodzi nam pracować w gminie, panu wójtowi podejmować te jakżeż trudne, ale bardzo odpowiedzialne i przemyślane decyzje. Także jeszcze raz gratuluję, panie wójcie. Szanowni Państwo, zamykam obrady 18. sesji Rady Gminy Jasienica kadencji 2018-2023. Dziękuję bardzo.